Cześć wszystkim, z tej strony Agnieszka. Witam Was ponownie na swoim kanale po przerwie i przychodzę dzisiaj z podsumowaniem hafciarskiej nieobecności z ostatnich nawet nie wiem ilu miesięcy. Jak na pewno wiecie, jeżeli śledzicie kanał, udało mi się wykończyć poduszeczki z króliczkami. Tu pokazany filmik, jak to robię, jest na kanale. Mam nadzieję, że niedługo też zobaczymy wykończenia podobnego, w podobnym stylu u innych na kanałach. No i poduszeczki to wiadomo, oczywiście, tak, już były skończone, wystarczyło je wykończyć, ale ostatnio, kiedy robiłam hafciarskie podsumowanie, byłam jeszcze w trakcie haftowania jednego ze wzorków takich halloweenowych na zabawę z kotami. Nie udało mi się nic wykończyć wtedy i miałam do połowy skończony pewien hafcik. I tak jak widzicie, udało mi się nie tylko dokończyć haft, ale i go wykończyć do zszycia, do ozdobienia brzegów podusi. Użyłam takiej włóczki z włoskami, takimi błyszczącymi włoskami. Ja Wam pokażę zaraz całą włóczkę. To jest taka włóczka... O, zobaczcie, taka bardzo włochata, mało przyjemnie się z nią pracuje, ale daje fajny efekt. I tak jak podobnie tak jak tamte włóczki do króliczków, ta też jest z Teddy'ego. Próbuję znaleźć Wam tu kawałek. O, opakowanie, tak. Tania włóczka, na dużo, dużo jeszcze mi starczy, całe 5 zł za nią zapłaciłam. Taka o włóczka. Włóczka, właściwie nie wiem co, sznurek. Tutaj po przyszyciu szyłam tak samo jak to, na okrętkę czarną nitką przy brzegu podusi, ponieważ jedna włóczka, jedna niteczka tej włóczki, którą miałam, no wyglądała bardzo słabo, no bo ona nie ma dużo, nie ma dużo włosków, a jeszcze przy przeszyciu te włoski troszeczkę nitką przyłapywałam, więc nie odstawały za bardzo. Potem jak skończyłam przeszywać jedną warstwę, później wzięłam, nawlekłam na igłę, musiałam specjalnie igłę z dużym oczkiem kupić, żeby móc nawlec tę włóczkę, doszyłam dodatkowo na okrętkę wokół już przyszytej tej włóczki dodatkową porcję, żeby się bardziej błyszczało i odstawało. Także mam malutki finisz. Kilka finiszy w tym roku udało się zrobić. Jestem zadowolona. Chociaż to na pewno nie koniec, bo jeszcze coś bym chciała więcej zrobić. Muszę sobie znaleźć jakieś pudełeczko na podusie. Dobra. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, pamiętacie, że pracowałam nad swoją Mirabilią Royal Games i pracowałam w tej części. Trochę mi tam jeszcze wtedy zostało, ale byłam na dobrej drodze do skończenia górnej połowy. I już Wam pokazuję, co udało mi się w czasie mojej nieobecności zdziałać. Trochę się udało. Ja sobie użyję... Patrzcie. Już prawie mam skończone wszystko. Krzyżyki przez dwie nitki już sobie skończyłam w głównej części. Zostały mi tylko krzyżyki pojedynczą nitką na skórze, bo znowu z rozpędu. Myślałam, że nie będę robiła skóry jeden przez jeden, a znowu z rozpędu zaczęłam. No to dobra, to już lecimy z tym tematem w ten sposób. Wszystkie te dziury tutaj, które widzicie, to są dziury na koraliki, chyba tu w ręku jeszcze ewentualnie kilka krzyżyków tych pojedynczych innym kolorkiem jest. I tu został mi jeden kolor jeszcze do wyszycia i blendy. Ponieważ blendy robi się dwoma nitkami, a tutaj mamy jedną nitką przez jedną nitkę tkaniny haftowane, dwoma nitkami nie będę w stanie zrobić krzyżyka. I zastanawiam się, co zrobić. Czy zrobić dolne pół jednym kolorem, a górne pół krzyżyka drugim? Czy zrobić pół krzyżyk
tak w tą stronę, jak mam główną nóżkę krzyżyka dwoma nitkami, czy poszukać jeszcze trzeciego rozwiązania i spróbować znaleźć odcień, który pasowałby po prostu jako przejście między tymi kolorami, które już tutaj teraz mam. Także tu jeszcze się nie mogę zdecydować, na razie został mi jeszcze jeden kolorek do skończenia i tak to wygląda w tej chwili. Fajnie się nad nią pracowało, dobrze było do niej wrócić, ale w czasie swojej nieobecności nie mogłam nad nią wyszywać długo, bo nie byłam w stanie się za bardzo skupić na swoich haftach. Przejdźmy do kolejnej pracy, którą mogę Wam pokazać. Poza Mirabilką od czasu do czasu miałam ochotę pohaftować na czymś innym i sięgnęłam po swojego kruka. Potrzebowałam dużych krzyżyków, a to jest taka praca na 18, którą w tej chwili mam zaczętą, którą chciałabym w jakimś niedługim czasie też skończyć, bo jest dosyć mała. I udało mi się troszeczkę tutaj podziubać w tej części. Trochę kolorów nie mam. Nie pamiętam, czy już je zamówiłam, czy nie. Jak będę do niej następny raz siadała, to sprawdzę. A w tej chwili tak to wygląda. Całkiem. Mam ochotę tutaj posiedzieć. To jest straszna pikseloza. Chociaż może nie straszna. Straszniejsza jest na sowach. No ale jest troszeczkę pikselozy, więc troszeczkę jest męczący ten haft. Mam bardzo mały margines, więc ciężko też założyć na jakikolwiek tamborek tę pracę. Następnym razem krzyczcie na mnie, jeżeli będę chciała zacząć coś z marginesem mniejszym niż 5 cm, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby z takim marginesem dało się pracować. No, także to jest mój kruczek. I ja mam też nowy start. W ostatnim czasie, już kiedy troszeczkę zeszło mi napięcie, zszedł stres i byłam w stanie się skupić nad tym, co robię, sięgnęłam po hafcik, który miałam ochotę zacząć już od bardzo, bardzo dawna. Mieszka sobie w takiej pięknej torbie, wykonanej przez naszą kochaną Joasię Stitching Joe. Tak będzie wyglądał skończony haft. Welcome Spring, Country Cottage Needleworks. Miałam ochotę na ten hafcik już od bardzo, bardzo dawna. On jest taki fajny, słodki, uroczy. Jest haftowany, jak widać, ręcznie farbowanymi nitkami. I używam kolorków tych zalecanych w marchewkach i w trawie. I teraz powiedzcie mi, czy tylko mi się wydaje, czy ktoś innymi nitkami jednak haftował? Patrzcie. O. Patrzcie. W porównaniu do wzoru, może wyjmę z tego. W porównaniu do wzoru, na którym, znaczy do tego obrazka z wzorem, marchewki są jasnym pomarańczowym i widać cieniowanie w nitkach. To są cieniowane, ręcznie farbowane nitki. W trawie widać, są paski porobione, mi się tam paski nie podobają, więc haftuję trochę inaczej. Teraz Wam pokażę. No ale w marchewkach widać cieniowanie i są jaśniejsze. To jest kolor, który kupiłam. Dokładnie ten wskazany przez listę. No i co? Nie wygląda zupełnie podobnie, prawda? I zupełnie nie widać cieniowania, także czuję się oszukana. Nie no, żartuję, nie czuję się oszukana, ale czuję się troszeczkę zawiedzona. Gdybym wiedziała, wzięłabym sobie z innej firmy bardziej cieniowany kolor marchewkowy. No ale okej, będzie żywszy pomarańcz, będzie bardziej kolorowy. Tutaj jak widać mam już środki kwiatków. Mam pierwszą gałązkę z liści, miejsca na króliczki. Tu na górze jeszcze nie ma środków kwiatków, ale już też jest pierwsza gałązka z listkami. Tutaj te cieniowania fajnie się układają. A na trawniku, jak widzicie, ja nie mam linii, bo ja nie haftuję
od początku do końca linią, tylko haftuję tak troszeczkę obszarami. Po skosie, jakieś takie różne dziwne szlaki ustawiam po prostu w czasie haftowania, że u mnie wychodzą takie placki na ziemi. Wydaje mi się, że to miejscami, tak jak tutaj, niekoniecznie dobrze wyszło, ale akurat nitka mi się kończyła, więc tak musiało być, widać. Jedyne zastrzeżenie moje tutaj jest też do tego ciemnego zielonego. Ponieważ ja haftuję troszeczkę inaczej niż to jest tutaj pokazane, no zobaczcie, jak te trawki się odznaczają w tej trawie, a u mnie kompletnie się zlewają. Ja chyba wezmę i wypruję to, co mam tym zielonym ciemnym w trawniku i zrobię coś innym kolorem, no bo to się mija z celem, bo tu zupełnie nic nie widać. Także tego hafciku mam niecałą połowę. Niecałą połowę i chwilowo na razie nie będę więcej na tym pracowała. Myślę, że może pod koniec lata. No, także tak się prezentował mój nowy starcik z czerwca, a miałam odłożonego go już od marca. I robimy od razu zapowiedź, że ten hafcik, jak tylko go skończę, będzie do wylosowania w rozdaniu. Mam nawet zakupione nitki. Ten zielony, który jest wskazany przez autorkę, i marchewkowy, który też jest wskazany, ale to myślę, że warto będzie sobie wymienić, żeby ktoś mógł sobie tak samo jak ja wyhaftować takie fajne, słodkie kulisie z marchewkami. No. I żeby nie było, że haftowałam tylko na tych rzeczach, to w czasie nauki, kiedy nie mogłam się skupić, myślę, że już poznajecie po tym fragmencie, który wystaje, sięgałam po haft, nad którym pracowało mi się bardzo dobrze. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, ja powiedziałam, że mam chyba 15%, nie miałam 15%, miałam 11% czy coś takiego. W tej chwili mam 20%. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, jaki haft chcę Wam pokazać, no to mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja, bo to jest naprawdę fajny haft. Świetnie mi się nad nim pracowało, kiedy się uczyłam. I tak wygląda w tej chwili księżniczka i smok. No powiedzcie, że to nie jest piękny gentleman. Udało mi się wypełnić cały jego brzuch. Prawie dokończyłam skrzydło. Tu jeszcze wychodzi kawałek dalej za ten materiał. Tyle mi się mieściło w Q-snapie, żeby wygodnie haftować, więc nie poszłam dalej. Ale na pewno, jak będę tylko mogła, to dokończę. Zrobiłam nogi. Dotarłam do gruntu. I pomału wypełniam czarną że to się tak brzydko wyraża. Także tutaj będę sobie pomalutku wypełniała tego smoczka. Tutaj idzie jego ogon. Tu zrobię troszeczkę więcej ziemi. Tu jest chyba na 20 krzyżyków w dół zejście. I to już zaraz będzie brzeg obrazka. To jest 20% pracy. Ten smok zajmuje bardzo dużo miejsca na tym materiale. Także największy blok kolorów tak naprawdę to już chyba mam w tym momencie skończony. Będzie dużo drzew z gałązkami, no jeszcze wiadomo, pasek ziemi na dole będzie dosyć duży. Bardzo dobrze mi się na tym haftowało, bo wystarczyło, że kiedy miałam więcej czasu, zrobiłam sobie kontur, a potem mogłam wypełniać po prostu, nie musiałam liczyć, nie musiałam myśleć, nie musiałam zmieniać nitki. Kiedy miałam tylko siłę, żeby usiąść i pohaftować, to brałam ten hafcik. No i zobaczcie, jak ładnie podrósł. Cieszę się. Cieszę się, że tak mi się udało tutaj zrobić, popracować. No. Zostawmy sobie smoka, żeby tutaj nam dotrzymywał towarzystwa. I na sam już koniec, bo już muszę wychodzić do pracy,
Chciałabym tylko przypomnieć, że 30 lipca zaczynamy razem z Joasią Stitching Joe sal hafciarskiej przyjaźni. Zapraszamy wszystkich do haftowania haftów, które mają motyw przyjaźni albo na hafcie, albo w tytule, albo może jakiś inny sposób dla Was znaczący. Przypominamy zasady. Ja wkleję tutaj na ekran zasady. Prosimy o stosowanie się do nich. Ostatnio Magda z Zamotanego Świata Magdusi poruszyła bardzo ważny temat legalności wzorów. Nasz filmik pojawił się tutaj wcześniej i też jedna z zasad to było używanie wzoru z legalnego źródła. Ja wiem, że nie wszystkich stać na fajne wzory do haftu, że nie wszyscy mają możliwość zamawiania z zagranicy, że dla niektórych to jest po prostu za ciężkie i dlatego wyszukałam też wzory, które można znaleźć za darmo w internecie, na stronach, na blogach producentów. Wkleję Wam link do dokumentu, który stworzyłam, gdzie są różne wzory darmowe do haftu. Ja tę listę będę aktualizowała, jak tylko znajdę coś fajnego, nowego. Także zostawię to dla Was, żebyście mogli z tego korzystać. Bo Magda poruszyła naprawdę bardzo ważny temat. W naszym hobby, jeżeli chcemy, żeby pojawiały się nowe wzory, które dziewczyny piracą, albo nawet faceci, nie wiem. Osoby, które piracą wzory, no skąd się biorą? Kto się przygotowuje? Jeżeli będziemy ciągle je kraść, pobierać z internetu w sposób nielegalny, to te wzory przestaną powstawać. I co wtedy będziecie robiły? Co będziecie wtedy robili? Nic nie będziecie mogli robić, będziemy wracać do gazetek z polskich sklepów, które nie powiem jakiej są jakości, bo hafty polskie to od lat prezentują ten sam równy poziom, po prostu od lat 90., kiedy pierwszy raz haftowałam z takich gazetek, nic się nie zmieniło moim zdaniem. I warto, żebyśmy po prostu dbali o to, żeby ta rozpiętość wzorów, grafik była jak największa. A będziemy to mogli zrobić tylko w ten sposób, że będziemy kupować wzory legalnie. Ten wzorek na księżniczkę i smoka kosztował mnie 16 dolarów jakoś, mniej więcej. To jest 106 tysięcy krzyżyków. Jednym kolorem. To się bardzo szybko nudzi i po prostu jest męczące. Nie dam rady zrobić tego haftu w pół roku. Nawet jakbym się uparła. Chyba, że jestem maszyną, nie wiem. Chyba, że ktoś jest maszyną, to może tak coś takiego zrobi, ale do tego jeden kolor nitki, który można sobie dobrać dowolnie tak naprawdę, tak? Można haftować najtańszą ariadną albo muliną z Chin. Przeciwko mulinie z Chin nic nie mam. Można haftować tym, na co kogo stać. Ale dbajmy o to, żeby wzory były legalne. Wyhaftowanie takiego wzoru zajmie nam więcej czasu. Koszt nitek plus koszt wzoru podzielony przez ilość miesięcy czy tygodni, które poświęcamy na jego wyhaftowanie, to naprawdę nie jest kwota, przez którą, nie wiem, stracicie dom, nie będzie Was stać na życie. Można odłożyć kasę. Ja też nie kupuję czegoś co miesiąc. Odkładam pieniądze, bo też mnie nie stać. Pracuję na pełen etat. Pracuję w Warszawie, w budżetówce. Zarabiam więcej od mojego męża. A ja zarabiam bardzo mało, także wiecie. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I naprawdę, jeżeli chcemy, żeby powstawały fajne wzory do haftu, to musimy w to inwestować. Musimy kupować oryginały, nie możemy kraść. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest tak, że coś ściągniemy z internetu, bo jest za darmo. Są wzory darmowe. Ja zostawię Wam ten link, żebyście mogli z nich korzystać. Ale to nie jest tak, że wszystko, co znajdziecie w internecie, jest za darmo. Na Pinterestie są skany, z których twórcy nie dostają żadnych pieniędzy. Zestawy z AliExpress, twórca grafiki nie dostaje żadnych pieniędzy. Nie,
nie dostanie żadnych pieniędzy, nie będzie go stać na życie, przestanie projektować wzory i zajmie się czymś bardziej dochodowym. I nie będzie wzorów. Tak to będzie. Dlatego dziewczyny, bardzo was proszę, haftujmy z legalnych źródeł. I jeszcze raz zapraszam do udziału w salu hafciarskiej przyjaźni. Bądźmy dla siebie wszyscy dobrzy. Dla projektantów wzorów też. Dziękuję. To by było na tyle. Zobaczymy się za 2 tygodnie. Na razie. Cześć.